No i chciałoby się powiedzieć tytułem ostatniego filmu, który omawialiśmy z naszym gościem, panią dr Sylwią Frach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czyli nostalgią, nostalgicznie żegnamy się z wakacjami, pani doktor, bo już wrzesień, stąd i nasze nostalgiczne ostatnie spotkanie pozwoliłem sobie na to, żeby zasiąść jeszcze na tych leżakach wakacyjnych, które nam towarzyszyły podczas tych wakacyjnych spotkań, by jeszcze choć nutkę wakacji sobie przedłużyć, ale teraz już zmierzamy do zupełnie innego repertuaru. Dzisiaj będziemy mówić o filmie, no, o którym już było dość głośno, przyznam, przy jego realizacji, produkcji i chyba takich sporych oczekiwaniach, że to może być takie nieco inne polskie kino. Czyli mowa o filmie Ukryta sieć. Dokładnie, pani doktor. Tak, jest to najnowszy film twórców sali samobójców Hejter. Film na podstawie prozy Jakuba Szamałka. I właśnie o tym, że pierwszy tom bestsellerowej trylogii Szamałka w końcu zostanie zekranizowany, informowano już 3 lata temu. I rzeczywiście w sieci zawrzało wręcz, ponieważ fani prozy Szamałka zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób twórcy filmu przełożą język, prawda, prozy na język filmu. Tak, żeby on nie był taki stereotypowy, prawda, żeby też troszkę jednak zawsze jednak reżyser szuka troszkę i na kanwie opierając się szuka własnej drogi. I tak rzeczywiście chyba w tym filmie jest, no ale skoro powiedziałem słowo reżyser, to może pani doktor o nim słowo, bo on po thriller już sięgnął, bo mówimy o gatunku, który chyba zaliczymy do thrillera. Myślę o Eastern, no i mam wrażenie, że Piotr Adamski szuka też takiej inspiracji, jak oglądałem te zwiastuny, teasery, takiej inspiracji rzeczywiście iście hollywoodzkich, ale takich dobrych hollywoodzkich. No ja oczywiście nie będę sięgał aż po Seven, ale jednak po taki dobry klimat filmu. Mroczny. Prawda? Mroczny. Tak, bo rzeczywiście Piotr Adamski jest to niezwykła postać. Jest artystą sztuk wizualnych, autorem instalacji, prac wideo i w końcu scenarzysta i reżyser filmów fabularnych. I film, o którym pan wspomniał, Eastern, był to jego debiut fabularny i już po pierwszych pokazach rzeczywiście został okrzyknięty przez krytyków jednym z najbardziej oryginalnych filmów ostatnich lat. No to jeszcze jedna ciekawa rzecz przy tym reżyserze, bo udało mu się dobrać, nie ukrywam, aktorskie pokolenia na ekranie. Taka ciekawa i ekspresyjna chyba mieszanka, bo pani zawsze lubi sięgać po te nowe twarze, ja zawsze to doceniam. No a tutaj mamy pana Andrzeja Seweryna, no, który jest zawsze na określonym poziomie, co by nie, nawet gdyby było to bardziej kiepskie kino. Tak, tutaj rzeczywiście Andrzej Seweryn, wyśmienity, wybitny polski aktor, ale u jego boku pojawia się Sylwia Koleśnik, znana nam m.in. z serialu Kruk, czy objawienie, aktorskie objawienie ostatnich lat Piotr Trojan, tutaj 25 lat niewinności, czy Johnny. Także mamy tutaj śmietankę, więc powiedziałabym polskiego kina. No i trzeba reżyserowi przyznać, że też umiał wycisnąć trochę z tych aktorów, prawda? W tym filmie, bo rzeczywiście nie wracamy do słynnego rejsu i powiedzenia polski aktor, nic się nie dzieje, prawda? Nie. Wręcz odwrotnie. Tak, ale mamy również już wyniki pierwszych recenzji i one są bardzo dobre. Także tutaj zarówno reżyseria, sam film, ale również gra aktorska i przede wszystkim rola Koleśnik zostały docenione przez krytyków filmowych. No to drodzy Państwo, my też chcielibyśmy Państwa docenić, nie ukrywam, i chcielibyśmy Państwu zadać pytanie konkursowe, czyli teraz proszę uwagę, bo pani doktor Sylwia Frach zdradzi Państwu, będzie trudno. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Magdalena Koleśnik zagrała w filmie, którego reżyserem jest mieszkający od lat szwedzki reżyser. Proszę podać tytuł tego filmu. Mieszkający od lat w Polsce, dodajmy, prawda? Żeby było też jasność, bo żeby Państwo nie szukiwali między Malmö a Göteborgiem.
prawda? Czas na seans, @czasnaopale.pl. To ostatnie pytanie. Powiedziałem, że thriller, czyli na pewno fabuła będzie takim elementem, który będzie nas bardzo jako widzów ciekawił. To nie bądźmy oczywiście tymi, którzy zdradzają i spoilerują, ale warto, bo skoro już powiedzieliśmy o książce, to ten, kto zna książkę, to mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi w fabule filmu. Z całą pewnością mamy kryminalny thriller i mówi się o tym soczystym, klimatycznym, mocnym thrillerze. Tak o tym filmie piszą krytycy, nie zdradzając, nie wnikając zbyt w fabułę tego filmu. Mamy tutaj młodą dziennikarkę Julitę, która wie, jak to młoda dziennikarka zna wagę i cenę newsa i potrafi go sprzedać, rozpoczyna śledztwo, które może wstrząsnąć nie tylko jej światem, światem jej bliskich, ale również całym krajem. Dalej, stop. Dobrze? Żeby się nie sprzedać widzom wszystkiego. Drodzy Państwo, no to myślę, że ten początek projektów powakacyjnych zapowiada się iście ciekawie i na dodatek jeszcze z polskim kinem i obiecujemy Państwu, że będziemy wracać i właściwie wrócimy już za tydzień do kinowej sali. Pani doktor, pożegnamy się z tymi wakacyjnymi leżaczkami, ale będziemy z lubością czekać na kolejne wakacje. Nie wiem, czy na sanki się wybierzemy zimą i będziemy na sankach opowiadać, niewykluczone, bo to różne pomysły mamy, prawda? Jeszcze takiego cyklu nie było, prawda? Nie było. To dobry pomysł? Dobry pomysł, a ja bym na sankach bardzo chętnie pojechała na piaszczystą pustynię z Duną 2. O, no kapitalny pomysł. Ciekawe, czy reżyser wykorzysta tam sanki w tym obrazie. My na pewno wykorzystamy kolejną sposobność do tego, by spotkać się z Państwem już za tydzień. Doktor Sylwia Frach była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani doktor, również za spotkanie i do zobaczenia.